Józefa Hallera się przemieszczamy, zmieniamy sobie pas z lewego na prawy. Światełka, hamujemy. Zatrzymuje się przed linią warunkowego zatrzymania. I przygotowujemy się do jazdy po zmianie sygnalizacji. Widać, że po dłuższej przerwie Darek się naprawdę dobrze czuje. Na prostej dynamicznie przyspiesza. Wykorzystuje parametry motocykla. Idziemy ulicą Hallera, jesteśmy na wysokości Kerfura. Jak widać, mimo soboty panuje duży ruch na wrocławskich ulicach.